Cześć kochani, cześć gwiazdy! Witajcie na kanale Lux and Happy. Ania zaczyna śpiewać. Nie wiem, czy nie powinno to być zakończenie. To jest tak, bo ja mam cały czas ten głos taki, bo wiecie, wy to zobaczycie, jak już będę zdrowa. To nie znaczy, że ja choruję cały miesiąc, tylko znaczy, że... Że nagrywa na zapas. Na zaś. Dzisiaj pomyślałyśmy, że... Już będzie super temat. Będziemy rozmawiać o moim ulubionym temacie, czyli o... czyli o podróżach, a konkretniej o naszych planach wakacyjnych, ale myślę, że nie konkretnie tylko na wakacje, ale o planach podróżniczych takich do końca roku. Do końca roku, no ja tam mam, tak, nie wiem, czy mam takie plany. No dobra, no to zobacz. Ale ty masz. Ja trochę planów mam. No to co, lecimy z intro, subskrybujcie kanał, followujcie nas na Instagramie. Karolina też ma fajny Instagram, ona dużo z podróży wrzuca. Oczywiście to, że macie mnie followować, to jest oczywiste. A nie musicie? Mnie możecie, jeśli chcecie. Dobra, to lecimy z intro. Już żebrałyśmy o subskrypcję, albo nie. Jak nie, to teraz subskrybujcie kanał, subskrybujcie. Dobra, teraz intro i siada. Trochę. Dobra, to teraz intro i tego nie było. No dobrze. Ja sobie usiądę wygodnie, tak? Pozwolisz? Będzie ci skarpety. Nie, bo ja mówię, Karolina się pyta, czy możemy tak usiąść normalnie jak ludzie. Tak do tyłu? Nie, bo tak wyglądamy najlepiej i ten, a jak tak usiądziemy, to będziemy takie tutaj nalane, wielki tyłek i brzuch. Nie, po prostu teraz wyglądamy tak, jak wyglądamy naturalnie. A tak to zawsze jesteśmy... Nie, no jakoś tak postaram się... Czekaj. Dobra, wszystko jedno. No dobra, usiądź jak dobra, chcesz. Wszystko jedno. Będziemy gadać o wakacjach, to ma być luźny temat. No. To co, ty wysłałaś dzieci na obóz, to już masz urlop. No mam urlop w takim pełna niepokoju, bo już dzwonili wczoraj, żeby zabrać jedną sztukę z powrotem. Negocjowaliśmy długo. Młodsza sztuka jest niegrzeczna. Młodsza sztuka się nie do końca chce podporządkować, no ale... Ale to jest... Jaka matka, taki syn, no. No właśnie chciałam powiedzieć, że to jest dziecko, które ma własne zdanie. On tak. I on ma... I ja to szanuję. I powiem wam, że dziadek Mar. On ma tak własne zdanie, że on naprawdę nie szanuje innych zdań. Ale ja cały czas wierzę w to, że to z wiekiem jakby przejdzie na jego korzyść. Babcia jego zawsze mówi tak, byłam taka sama. Ale to z dumą mówi. On jest taki jak ja. No to słuchajcie. No. Ale myślę, że nie jesteś jedyną, która ma jakieś mniejsze, bo nie większe problemy wychowawcze. No tak. I lecimy po kolei wakacjami, które wakacje są, czy tak, pierwsze, no. No to pierwsze będą moje. Twoje chyba, no. Bo moje dzieci zaraz po obozie jadą z tatą. My tak trochę ostatnio spędzamy te wakacje, słuchajcie, jakbyśmy byli po rozwodzie normalnie. Może to jest teraz zacznę pisać te, tam parę takich siedzi z drugiej strony i tylko czekają, jak ja coś takiego powiem i wtedy tak, bo on cię naprawdę nie kocha. Rafał? To, żeśmy się wszyscy wiedzieliśmy o tym, dobra. Nie. Kocha, powiem wam tak, że jeżeli on z nią jest tyle lat, to musi być musi miłość. Kochać. Słuchajcie, więc tak, Rafał po pierwsze wybiera się z dzieciakami na tatusiowy wyjazd na jachcie. I oni gdzieś tam jadą sobie pływać łódeczką. Ale sami, w Polsce czy gdzieś tam? Tak, sami tatusiowie ze swoimi dziećmi. Jedyne kobiety, jakie tam są, to są córki. Aha. Córki tychże tatuśków. No i oni się bardzo na to cieszą i będę miała w związku z tym tydzień wolny. Więc mogę albo w tym tygodniu pracować i tak zakładałam, że tak będę robić, albo mogę... Ale są wakacje. Właściwie dzwoniłam się z moją koleżanką, z którą się dawno nie słyszałam. I ona mi powiedziała, ja słuchaj, bo ja mam takie plany wakacyjne, że jadę z moimi dziewczynkami, kamperem, będziemy jeździć po Danii. Mówię, kamperem? Ona mówi, no tak, takim małym kamperem, takim tam, że my we trzy, co się dach podnosi, taki malutki, może też weźmiemy mały namiot. I będziesz spała w kamperze? Spała w kamperze albo w namiocie. I pytałam się jej, mówię, Ania, gdzie się będziemy myć? Ona tak, w rzece. Słuchajcie, ja też te kampery. Słuchajcie, ja mogę z wami jechać, bo ona jedzie ze swoimi córkami, które są w wieku moich dzieci.
Ale super. I ja po prostu mówię, słuchaj, wiesz co, co byś powiedziała na to, żebym kupiła bilet i dokoptowała do was, bo one będą jeździć już tydzień wcześniej zwiedzać Bornholm. I też bym chciała, no ale to jest teraz w tym czasie wcześniej, więc mi nie pasuje, ale dołączam do nich i ten drugi tydzień niecały. I słuchajcie, jest tak w ogóle śmiesznie, postanowiłam, jak przepraszam, że ci przerwę. Wyobrażasz sobie Anwę, która się myje w rzece. Ale wiecie co? Tak jak z Krakowa vloga nie było, tak z tego wyjazdu myślę... Musi być vlog. Jak to znaczy, jak myjesz się w rzece? I wyobraźcie sobie Ankę z tym Hermesem. Nie, Hermes zostaje w domu. Ząbki w rzece będzie szorowała. A będę szorowała, w ogóle nie ma problemu z tym. Zobaczycie, ale ja też, ja jestem czasami luks, a czasami jestem happy. A czasami jestem luksem happy. No, happy. Nikt nie jest, słuchajcie, albo czarny, albo biały. No jest też, jesteśmy też kolorowi. Czasami. Patrz, jakie to głębokie było, nie? No właśnie, no, jestem w szoku. No, widzisz? Ale wracając do wakacji, to jest super opcja ten camper. Super ja od zawsze bardzo chciałam taki. Wszyscy mi zazdroszczą. No naprawdę, zazdroszczę. Fajnie. Może nie tej rzeki, ale tego kampera. Bo w tym kamperze, to jest malutki kamper, to jak mam powiedziałam, że tam się podnosi dach. I się robi taki namiocik. Tak. No tam się zmieszczą one we trzy, albo je my we dwie. A dziewczynki na dole. I dziewczynki na dole w namiocie, więc albo my w namiocie, albo ja w namiocie, a one tam, zobaczymy. Także będzie na pewno przygoda. Mam tylko zapytać mało bagażu, więc zabieram małą kabinówkę tylko. Ale zanim się z nimi spotkam, to spędzę jedną noc, jeden dzień, jedną dobę sama. Mhm. Ze sobą w Kopenhadze. I pomyślę, znaczy dziewczyny też tam będą już w tym samym czasie, tylko że one mają swoje plany, jakieś takie mama z córkami, mają tam jakieś, no to jakieś tam zwiedzanie takich rzeczy z dziećmi, co mnie zupełnie nie interesuje, bo nie mam teraz dzieci ze sobą. I pomyślałam, że skoro jadę za chwilkę w poniedziałek już tym kamperem, takim naprawdę będzie mało luksusowo i mycie się w rzece, zaczęłam rozglądać się za hotelami i a słuchajcie, trafiłam na mega luksusowy hotel. Kapsułowy, tak? Tak, kapsułowy. Dlaczego powiedziałam, że luksusowy? Ale kapsułowy, czyli taki jak na przykład są w Japonii, że śpisz w takim... Trochę tak, trochę nie. Słuchajcie, bo to jest... W Japonii masz tak, że masz takie wejście tylko. I na górze, tak? No. Śpisz jak w takich trumnach trochę, nie? Ale one są, to są jedynki. One nie są duże. Boże, dla mnie to jest przerażające, ja mam taką klaustrofobię. Ale poczekaj, tutaj jest jak w przyczepie. Aha. To jest bardzo luksusowa. Jest po prostu trzy razy tyle miejsca, bo hello, wchodzisz i masz tyle, no, jakieś 60-70 cm. To trzeba schudnąć, bo może w drzwiach być. No zmieszczę się jeszcze. Jest taka część pionowa, gdzie ja mogę normalnie stanąć. No. Normalnie położyć sobie, powiesić sobie ciuszki. No. Wyprasować parownicą, nie no, żartuję. To wszystko ma nadal 3 metry kwadratowe. Ja mogę stanąć i łóżko mam albo na górze, albo na dole, okay, bo one się tak składają z takich modułów, że sąsiad może być na dole. Jak szafki w szkole. I uwaga, to są podwójne łóżka, więc tam można w dwie osoby spać. Ja oczywiście jadę sama, więc nie będę tam nikogo zapraszać, ale normalnie masz podwójne łóżko i wysokość jest chyba około metra. W sensie około metra w tej części do spania, tak? Więc biorąc pod uwagę to, że mam tą całą część, gdzie mogę sobie stanąć normalnie. A gdzie jest toaleta? No toalety i prysznice są wspólne, tak? Okay. Czyli idziesz sobie w swoim szlafroczku, w swoich kapciuszkach. Jedwabny. I w ogóle słuchajcie, on ma jakieś 9,5 na Bookingu i ma takie mega super recenzje. I ja zawsze chciałam w sumie czegoś takiego spróbować, ale bałam się trochę takiego kapsułowego hotelu. No, i wiecie co, normalnie będzie to wszystko nagrane. Ale ja muszę to zobaczyć, tylko nic nie muszę zobaczyć, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja to nagram, bo ja sama chcę to zobaczyć, bo w ogóle ilu osobom bym nie powiedziała, to wszyscy mi tak wow, ale super, no, ale to super. Jest takie niestandardowe rozwiązanie. No nie wiem, ja w takim miejscu jeszcze nigdy nie byłam. To jest jedna noc i tam sobie wcześniej zostawię bagaż, położę sobie po mieście, prześpię się tam i tam z dziewczynami ruszamy. W apartamencie spędzi sobie trochę czasu. Z widokiem na miasto. Nie, no bez nie ma przecież okienka. Nie ma okienka. No dobra, to jest co? Lipiec. W sierpniu coś robicie? Jedziecie gdzieś na wakacje z dzieciakami? A nie ma... Wiesz co? W sierpniu... Właśnie tak a propos tych rozwodzących się par. Czyli mąż jedzie na tydzień, a później jedziemy razem na chyba parę dni gdzieś. Prawdopodobnie pojedziemy gdzieś w Polsce, do Igławy może.
A później ja zabieram dzieci do Włoch, do Umbrii. A, z przyjaciółmi okay. jedziemy i tutaj to jest taki typ wakacji, gdzie osoby bardzo aktywne mogą mieć problem z takimi wakacjami. Patrz. Twój mąż. Mój mąż. No i on by tam pojechał nawet tylko, ja wiem, że on się tam będzie męczył, więc dojeżdża do nas na 3-4 dni. A to będzie tam dom z basenem. Grille i... Middle of nowhere. No i super. Małe wioseczki dookoła, kolacyjki. My tam jedziemy w dwie rodzinki. Ekstra, lubię Włochy. Bardzo lubię jechać z naszymi przyjaciółmi, bo oni mają 7-osobowy samochód. I my z Agatą. Że jest i my z Agatą z butelką wina. My z Agatką z butelką wina. A Marcin musi prowadzić. I akurat dobrze, że Rafał nie jedzie, bo byłaby was ósemka. Nie zmieściłby się. No musiałby zostać i tak, słuchajcie. Więc musiałby wziąć samochód. Przemyślane. Wszystko jest przemyślane. No dobra, to co? I to wszystko. I to po 15 sierpnia, mniej więcej 15 sierpnia planuję wrócić. Mam taką opcję, że mogę tam zostać dłużej, chyba że pojedziemy wszyscy jednym samochodem. No to musisz się wtedy do nich dopasować, tak? No tak, bo oni wtedy muszą być w ten drugi weekend wrócić. Także to tyle. Fajnie. Tyle. Fajnie. A potem mam nadzieję, że jeszcze wrzucimy dzieci komuś na babcią. Jednej babci, drugiej babci po sztuce albo jakoś tak na parę dni. Niech się cieszą. Bo my jeszcze mamy w planach taki bardzo romantyczny wypad we dwoje. Także widzicie, nie rozwodzimy się jeszcze. To ten wypad tam będzie pod publiczkę. Tak, żeby było, wiesz, i to będzie wypad Lux and Happy. A macie pomysł już, gdzie? Tak. Ale nie mówimy? Nie. No dobra. To co? Ja mam tak naprawdę lipiec i sierpień spędzam w Warszawie głównie, bo my ze względu na to, że dzieci nie mamy, staramy się w te dwa lucky miesiące... You. Znaczy w sensie nie lucky you, że nie masz dzieci, żeby to zbyć już z tym wyrodną matką. Nie, ale no, ale to jest wtedy na urlop nie ma jakikolwiek sensu. Jest... Zawsze tak samo robiliśmy i jak dzieci były małe i chodziły do przedszkola, to też nie przejmowaliśmy się wakacjami i tymi przerwami oficjalnymi, tylko po prostu jeździliśmy na przykład w marcu na urlop na 3 tygodnie do Azji. No. Po pierwsze jest wtedy dużo taniej, a po drugie nie ma właśnie tłumów ludzi z dziećmi. Jedziemy natomiast we wrześniu na 10 dni do Portugalii, co bardzo mnie cieszy, bo w Portugalii byłam tylko raz w Lizbonie na kilka dni, mieliśmy taki city break. No i jedziemy sobie na południe Portugalii. Uwielbiam. Na południe Portugalii i właśnie moim takim mini marzeniem było to, żeby wynająć tam właśnie takiego oldschoolowego kampera i pojeździć tym kamperem kilka dni po tej Portugalii. Natomiast okazało się, że w okresie tego high season można wypożyczyć kampera na minimum 7 dni. I te kampery, powiem Wam, takie oldschoolowe, te tak zwane ogórki, one są na tydzień, kosztują 1300 euro. No tak. Więc to wychodzi trochę drogo. Także chyba z tego zrezygnujemy. Musimy mieć tam normalnie samochód, więc pewnie wypożyczymy samochód i jakiś dom taki bądź mieszkanie na cały ten pobyt. I będziemy sobie tylko jeździć, zwiedzać. Bardzo się cieszę, bo akurat wtedy będą moje urodziny, więc... Idealnie. Może jakieś romantyczne coś mnie spotka z tej okazji. No, na urodziny to powinnaś, wiesz, noc spędzić na Praia da Barriga. Moja ukochana plaża. I ci zrobię całą listę. A to nie jest głupi pomysł, bo może... Najpiękniejsza plaża. Może rzeczywiście tak. Taka skalista, takie ten. No chyba wszystkie plaże są takie skaliste, nie? No, ale są plaże takie, niektóre wyjątkowe. Ale powiem Wam, że bardzo się cieszę na ten wyjazd, bo bardzo długo myślałam o tej Portugalii. Zawsze gdzieś tam siedziała w głowie. Tak długo mi siedziała w głowie ta Portugalia, że naprawdę się cieszę, że w końcu udało się nam to zorganizować. Także, no, także lecimy. Później mamy co? Chodź do przodu, bo wygląda, jakbyś miała taką małą główkę. Tak? No rzeczywiście. Będziesz... O, teraz jestem mądrzejsza od razu. Aż ta Karolina fajna, tylko taką głowę ma nieproporcjonalną. Tak ci potem napiszą. No i co? No dobra, to jest wrzesień, a w październiku... W październiku czeka nas też wyjazd. Jedziemy razem w październiku. Pamiętasz, że jedziemy w październiku na wakacje? Jedziemy na babski. 3-dniowe wakacje. Jedziemy wakacje. Do Włoch. Na 3-dniowe wakacje do Włoch. Lecimy do Neapolu. Super. No i stamtąd przemieścimy się albo na wybrzeże Amalfi, które jest fantastyczne, albo na Capri, jak wczoraj. Ja sobie już troszeczkę... Myślę, że Amalfi wystarczy. Ewentualnie może na jeden dzień. Nie mam na Capri, to bym pojechała na Capri. Właśnie na Capri? Nie. No ja też nie byłam na Capri, a na Amalfi, na wybrzeżu Amalfi byłam. A ja nie byłam. No, ale myślę... Bo to musimy samochód wynająć jakiś, nie? Nie? Nie, pojedziemy pewnie jakimś pociągiem albo coś. O, okej. Okay. No.
coś ogarnąć. Dobrze, mamo. Także ja zabiorę córeczkę. No, także jedziemy na taki krótki babski wyjazd i myślę, że będzie z tego zupełnie dużo zdjęć. Ania zrobi z 3 dni 16 vlogów, bo podzielimy je na, nie wiem, po 3 godziny będziemy pokazywać. Ale myślę, że tak, że jeżeli chodzi o zdjęcia, to rzeczywiście jest idealna miejscówka, żeby tam robić piękne, piękne fotki. Ja byłam w Amalfi, wiecie co, 17 lat temu chyba? O Jezu, jak dobrze na to powiedziała, słuchajcie, bo tylko ja zawsze strzelam z takimi datami. Że tak dawno? 23 lata temu i ona wtedy zawsze mi tak, ile? No bo... Ale jak ty powiedziałaś już, że 17, to ja wcale już nie mam poczucia, że jestem nie, taka stara. Ja też i już, tyle starsza. Ja też już do najmłodszych nie należę. Ale nie, byłam jeszcze co 17 chyba lat temu z rodzicami, jeszcze w czasie jak nie było. No nie, już tam z nocniczka korzystałam. W czasie, kiedy nie było Instagramu i nie było Instagramerek, YouTuberek i takich rzeczy. Można właśnie było normalnie spędzać czas ze sobą. Tak, i to miejsce wtedy zrobiło na mnie takie wrażenie, że to jest przepięknie, no, więc jestem przekonana, że będziemy się świetnie bawiły. Poza tym, że będzie dobre jedzenie. Cuda. A potem? Potem coś? Ten? A jeszcze potem? Bo jeszcze macie Wietnam. My lecimy jeszcze do Wietnamu w listopadzie. No na w drugim tygodniu listopada chyba wylatujemy. No lecimy na 2 tygodnie. Fajne. 2 tygodnie. I też będzie objazdówka, tak? Tak. Tak, też będzie objazdówka. Piotrek próbuje mnie namówić na wynajęcie skutera i jeżdżenie skuterem, ale ja nie ufam swoim umiejętnościom akurat w tym zakresie. Wiesz co, tam się tak słabo trochę jeździ. Dlatego powiedziałam, w Azji to może, ja... Może na nie. Bali to jeszcze, ale to jest jedyna Azja, w której bym jeździła skuterem. No, także zobaczymy jak to się finalnie potoczy, ale tak, taki mamy plan. Więcej dni urlopowych już nie ma, więc zostaje mi już nic. Nic dni urlopowych mi nie zostaje po tym wszystkim. Także, ale wiecie, za chwilę będzie grudzień. A ja jeszcze nie wiem, jakieś mamy, wiesz, ja lubię też na tego 11 listopada, ale jakoś źle wypada w tym roku. Nie wypada w niedzielę albo w sobotę, tak. Więc w ogóle nic się nie składa, bo dzieci czasami mają wolne i zwykle byśmy tam pewnie ich wyciągnęli ze szkoły na chwilę, ale biorąc pod uwagę, że Pola jest w 8 klasie, będzie to... No. Serio, mam dziecko w 8 klasie. W ogóle, że jest 8 klasa? 8 klasa. No, już. No. I potem do liceum. Nieźle. No już duża dziewczyna. Duża dziewczyna. Dobra, to chyba ten, ale koniecznie napiszcie. Co robicie? Jakie wasze plany wakacyjne? Co już odbiłyście? Czy dacie radę gdzieś wyjechać? Czy macie podejście takie jak Karolina? Czy musicie tak jak ja gdzieś tam się jednak wcisnąć latem? Czy lubicie polskie morze? Czy macie jakieś swoje ustronne miejsca, które możecie polecić? Ja aczkolwiek ustronne miejsca, jak polecisz, to potem wszyscy tam jeżdżą. Ale nie, ja mam takie miejsce nad morzem, które lubię. Ale nie powiem, bo jest ustronne. Tak, ale dawno tam nie byłam. I na Helu też można czasem wypocząć. Są takie miejsca, gdzie jest przerwa między miejscowościami, nie masz tam żadnych straganów ani nic. Najbardziej nie cierpię tych straganów i tych ludzi krzątających się z kiełbasami, hot dogami, ale zapiscami. Wiesz co, to jest chyba taki trochę taka tradycja polskich wakacji. Tak. Powiem wam, że jak jestem nad Polskim Morzem... Ale ja się męczę tym i uciekam. Jest to męczące. Ja nie męczą tłumy, ja się takich tłumów, ja się źle czuję. Aczkolwiek ja na przykład gofrów w ogóle nie jadam, a jak jestem nad Polskim Morzem, to po prostu wręcz jest to... Muszę to zrobić. Must have. Must have, tak. Tak, no że... dobra, to napiszcie co wy, gdzie jedziecie, bo już taki bardzo długo się dodamy, film tak zrobił i no. I życzę wam udanego wypoczynku. Udanego, najwspanialszego. Buziaki. Pa.